W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pan z nami. Był w szpitalu. Był. Wrócił. Pytanie. Ile dzisiaj zapalamy świec? Ile? Dwa. Nie. Dlaczego? Druga niedziela Adwentu. Już. Tak szybko ucieka czas. Była w zeszłą niedzielę, a teraz drugi. O, jeszcze raz. Dobrze. Mam tutaj małą kuwerkę. I drugą. Powoli, jak się śmieci. A więc witam wszystkich w drugą niedzielę Adwentu. Msza Święta w intencji zmarłej Janiny Nowak w trzecią rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny. Już druga niedziela Adwentu. Chcemy się wspólnie modlić. Cieszę się, że jest więcej osób. Ale też chcę zaprosić do modlitwy za panią Basię, która miała imieniny dwa dni temu. Modlimy się w jej intencji. Chcemy wspierać i chcemy podziękować za wszystko, co ze swoim mężem dla naszego duszpasterstwa robi pięknie. Mikołaj, dzisiaj jest świętego Mikołaja. Dlatego zobaczcie na Facebooku, piękny film jest na temat świętego Mikołaja. Więc wszystkiego najlepszego dla pani Basi z okazji jej imienia. A teraz skupmy się na mszy świętej i przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry,
że bardzo zgrzeszyłem myślą o uczynkiem i zaniedbaniu. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech Bóg Wszechmogący nad nami się zmiłuje, a odpuściwszy grzechy doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech mądrość Twoja buduje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom ludzkim, oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie, on swą trzodę gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Będę słuchał tego, co Pan mówi. Oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają i chwała zamieszka w naszej ziemi. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Łaska i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed nim, a śladami jego kroków zbawienie. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka. Ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy w pokoju. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Przygotujcie drogę Panu, wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Prorok Izajasz pisze tak. Oto ja, Bóg Ojciec, posyła Jana Chrzciciela przed moim Synem Jezusem, aby przygotował drogę i serca ludzi dla Jezusa. Żył na pustyni Jan Chrzciciel i głosił chrzest zmiany życia na odpuszczenie grzechów. Do Jana przychodziło bardzo wielu ludzi i przyjmowali od Jana chrzest na rzece Jordan. A kiedy przyjmowali chrzest, mówili swoje grzechy. Jan był ubrany w skórę wielbłądzią. Takie ubranie. A jadł tylko szarańcze
i miód. Miód leśny. Jan mówił do wszystkich ludzi: ja jestem tylko człowiekiem, a Jezus jest prawdziwym Bogiem. Ja chrzciłem was wodą, a Jezus będzie chrzcił was Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Moi kochani, widzę, że te słowa, które nie umiałem migać, was zaciekawiły. Ciekawy ten człowiek, Jan Chrzciciel. Na początku chcę powiedzieć wam, że ten kościół ma nazwę Jana Chrzciciela. Inaczej mówiąc, Jan Jerozolimski. Tak. I chcę wam przypomnieć, którzy tutaj jesteście, przypomnieć wam, gdzie w naszym kościele jest Jan pokazany. On jest w trzy miejsca. Kto wie gdzie? A tak, super. Szóstka, ocena szóstka. Dobrze. Tutaj na przykład. I pokażę tym, którzy oglądają nas, jak to zrobić. Jan Chrzciciel. Pierwsze miejsce. Jan Chrzciciel, drugie miejsce. Trzecie miejsce. Są jednak cztery. I tutaj, w ołtarzu. W czterech miejscach w naszym kościele znalazłem Jana Chrzciciela. Można zapytać, co to była za osoba, jaki on był. I dzisiaj w Ewangelii mamy wszystko napisane. Jaki on był człowiekiem. Był bardzo skromny. Żył biedny, skromny. W
Widzieliście, co migałem, co ja. Żył na pustyni. Żył na pustyni. Był tym, który przygotował ludzi, ich serca, na przyjście Zbawiciela, czyli Jezusa. Jezusa Chrystusa. I Jan, kiedy pytali się go, czy ty, Jan, jesteś królem, Zbawicielem, odpowiedział, ja nie. Pokornie opowiadam o Jezusie. A kiedy przyszedł na ziemię Jezus, to Jan stawił, powiedział do swoich uczniów, teraz idźcie za Jezusem. Czy ten czas Adwentu wiemy, po co on jest? Czy pokornie przeżywamy ten czas? Otwarto teraz sklepy. Wszyscy szybko biegną do sklepów. Przygotowują, kupują na święta Bożego Narodzenia. Ale czy myślą na temat przygotowania swojego serca pokornie? Dzisiaj trzeba nam się modlić do Jana Chrzciciela, aby on pomógł nam przygotować się nie tylko na Boże Narodzenie, ale na spotkanie z Panem Jezusem po naszej śmierci, w wieczności. Jest bardzo ważne. My często przygotowujemy się na spotkania z różnymi ważnymi osobami, ludźmi. Ja na przykład wczoraj miałem takie spotkanie, na które przygotowywałem się długo. Blisko dwa tygodnie. Jak ważniejsze jest spotkanie z Panem Jezusem po naszej śmierci. Czy my myślimy na temat tego spotkania, które będzie najważniejszym spotkaniem? Najważniejszym. Nie ma ważniejszego spotkania niż to, które będzie po naszej śmierci z Jezusem. Dlatego mamy całe życie, aby przygotowywać się. A co robią ludzie? Czy myślą na ten temat? Dużo mamy spotkań, ale najważniejsze jeszcze przed nami. Dlatego niech Jan Chrzciciel przypomina nam zawsze o tym najważniejszym spotkaniu, które będzie. Zobaczcie, jak wiele osób umiera. Teraz coraz więcej w tym czasie. I wiedzą to osoby, które straciły kogoś bliskiego. Wiele. Czas szybko nam ucieka. Dlatego korzystajmy z tego, że możemy spokojnie przygotowywać się. Bo ten czas może szybko się skończyć. Niech Jan Chrzciciel nam przypomina o tym. Amen. Powstajmy. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pontyuszem Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebany. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosy, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowania, grzechów odpuszczenia, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Do Pana Jezusa zanieśmy nasze wspólne modlitwy. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, aby z wielką mocą Ducha Świętego głosili Ewangelię. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Panią Basię, jej męża, którzy nam pomagają z okazji imienia. Módlmy się za Panią Elę, która uczy w naszym ośrodku i która powoli, powoli wraca do zdrowia, aby szybciej do tego zdrowia wróciła i żeby wszystko było dobrze. Módlmy się za Kacpra, który zawsze tą modlitwę powszechną migał, a teraz siedzi w domu, bo boi się wirusa, ale wróci, mówił. Módlmy się za naszych ministrantów. Jest jeden tylko, Łukasz jest. Jego też. Ale módlmy się za Jacka. Michała. Tomka. Tak, Tomka. Sławka. No. Wszystkich, którzy pomagają w naszym duszpasterstwie, abyśmy budowali piękną wspólnotę rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji, której ta msza święta jest sprawowana, za zmarłych Janinę Nowa i zmarłych z rodziny. O życie wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, abyśmy przygotowali się dobrze do najważniejszego spotkania, jakie na nas czeka z Jezusem po śmierci. Ciebie prosimy. Panie Jezu, czekamy na Ciebie. Zmiłuj się nad nami, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami. A ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, pomóż nam swoją łaską przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynię. Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus, przez pierwsze przyjście w ciele ludzkim, spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. Jezus ponownie przyjdzie w blasku swojej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępny, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stoimy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa my prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Odtąd dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając chwałę i rozdawał swoim uczniom mówiąc. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszym zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości.
Prosimy Cię, Ty zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą, Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, świętym Józefem i jej oblubieńcem, apostołami świętymi, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkich wieków. Teraz, jako jedna rodzina, wspólnota, jesteśmy w Kościele, łączymy się przez internet, razem módlmy się do naszego Ojca w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokoju i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Czekajcie, mama i tu, mama i tu, czyna to go. I duchowi święte. Była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Powstań. Módlmy się. Posilenie. Pokarmem duchowym pokornie błagamy Cię, Boże, spraw, abyśmy przez Eucharystię nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Cieszę się, że jest nas trochę więcej niż ostatnio. Można opłatki już tutaj w zakrystii, nie na sali tam, tylko tu. Jeszcze w następnej niedzielę, msza święta o godzinie 15:00 przed spowiedź możliwość. Zapraszam. Nie będzie adwentowego dnia skupienia zaproszonym na kłana, ale mam pomysł takiego słowa do głuchy od księdza arcybiskupa. Idę we wtorek do niego i zobaczymy, ile będzie potrafił zamigać. Ja chcę, żeby długo zamigał, ale zobaczymy, ile będzie miał czasu. Więc we wtorek o godzinie 11:00 ja idę do niego, będę go uczył migać. Wiecie, o kogo chodzi, nie? I go będę uczył migać i zobaczymy, ile się nauczy. A wiecie, że się szybko uczy. Zobaczymy, ile byś miał cierpliwości tylko. Wszystkiego najlepszego Wam życzę. Niech Wam Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie.